Dzień dobry Państwu. To cóż, że ze Szwecji przyjechałem. Znowu Polakiem się stałem. Zapraszam do lektury mojego felietonu, do Eurodetektywa, gdzie opowiadam o Szwecji, czym są Szwedzi, co kombinują i co z nich wyrośnie. Bardzo serdecznie zapraszam. A ludność na wrocławskim rynku zapytamy, z czym im kojarzy się Szwecja. Szwecja kojarzy się z trzema literkami S. Seks, samobójstwa, socjalizm. Samobójstwa, bo Szwedzi ponoć dużo piją, ale ja o tym nie wiem, więc pytam przedstawiciela zawodu, który podaje gorzałę, z czym panu kojarzy się Szwecja? Czy z gorzałą, czy raczej z tulipanami, różami oraz pięknymi kobietami? Ja bym powiedział tak, Szwecja to chyba bardziej te samobójstwa są połączone z tą gorzałą, tak mi się wydaje. Ciężko kupić jest gorzałę Szwecji. No właśnie i o to się wszystko rozchodzi. W momencie, kiedy 4 godziny są tylko sklepy otwarte i kończy się gorzała, ja też bym się powiesił. A sklep mieści się na peryferiach? Też pan by się powiesił. No jasne, tym bardziej dochodzi jeszcze nam w zimie cały czas długa ciemno, noc. Długa noc. Polacy niby jeżdżą tam na ryby. Ja bym proponował takim Polakom, którzy mają skłonności samobójcze, żeby na przykład pojechać sobie do Szwecji w zimie na ryby. Nie dość, że ciemno, siedzi się na lodzie, piździ, no to jeszcze wody nawet nie można kupić, nie? Proszę Państwa, to jest propaganda wraża. Ten młody człowiek ma żonę, dziecko, wiem, że walczy o to, żeby był dobrobyt, więc nie wierzę, że sobie życie odbierze. To cóż, Szwecja kojarzy mi się z Ikeą i z Abbą. A tylko z Abbą i z Ikeą? A dlaczego z Ikeą? Melodyjna Abba z lat młodości, z dzieciństwa. A jakiś Ikea... tytuł piosenki Abby? Wszyscy znają, ale teraz nie pamiętam. Waterloo na przykład. Waterloo. A masz w domu jakiś mebel Ikei? Wszyscy mają, co trzeci Polak ma w domu meble Ikea, wiemy z ostatniej reklamy, także... A Haniu, a ty co masz? Szafki, łóżka, wszystko, półki, koszyczki. Proszę Państwa, prezes Ikei powinien natychmiast przysłać 2 tiry ze sprzętem meblowym, bo takiej fanki we Wrocławiu na pewno nie ma. A teraz 2 młode wrocławianki, które prawie wyglądają jak Szwedki. Szwedki są ładniejsze czy Polki? Oczywiście, że Polki. Blondynki są inteligentniejsze od każdej Szwedki. A co macie takiego z sobą ze Szwecji? Czy z czym Wam się jeszcze kojarzy Szwecja? Mam kolczyk ze Szwecji. Gdzie? W języku. To jest, ale to trzeba pokazać do kamery. To jest, proszę Państwa, kolczyk z Ikei ze Szwecji. Bardzo piękny kolczyk. I wybieracie się do Szwecji? Byłyście w Szwecji? Nie, nie byłam. Ale wszystko przed Wami. Tak, wszystko przed nami. Podróż poślubna, prawda? Tak. A czy Szwed będzie mężem, czy szukacie go w internecie? Nie, Polak najlepszy. Nie no, Polak oczywiście. No. Jak do Szwecji, to tylko z Polakiem. Tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ponoć spotka Pan króla szwedzkiego na rynku wrocławskim. No słyszałem od niego taką historię dosyć ciekawą. 400 lat temu mieli taki mały problem w Szwecji. Leciał zawsze król... myślałem, że Szwedzi mają duży problem. A, duży też, ale leciał król w karecie. Gdzieś wyjechał poza Sztokholm i wpadł w zakręt. Konie się przewróciły, kareta się przewróciła. Rozwaliła. Król wyszedł jakoś z całą własnych siłach i powiedział, kto ten zakręt tu wybudował. I tak oto... Słynny przecinek po niemiecku, po polsku, też słynny przecinek. Czyli słowo na K, o, tak? To powiedzmy do końca. Tak, to jest tak naprawdę pierwsze słowo, które powiedział nasz król, można by powiedzieć miły, szwedzki, który swoim doniosłym głosem oznajmił światu, że oto żyje. Oto, proszę Państwa, jak narody mogą współpracować dzięki jednemu słowu, które może nie najlepiej znaczy. W tym miejscu na wrocławskim rynku huknęły armaty, kiedy przyjechał król Szwecji. Te armaty obwieściły nowy rozdział pomiędzy narodem Polski a Szwecji. Ja sądzę, że ten rozdział będzie przyjazny, że poznamy się od wielu innych stron niż do tej pory. Czego Państwu życzę. Do zobaczenia za tydzień. Zdzisław Smaktała.